Ledwie rok ma Fundacja imienia Alfreda Wirusza Kowalskiego, a na koncie pierwsze publiczne działanie, którego efekt można zobaczyć na placu Marii Konopnickiej. Rok imienia Alfreda Wirusza Kowalskiego to świetna okazja, by bliżej poznać malarza urodzonego 175 lat temu w Suwałkach. To jest nasz pierwszy taki wydatek duży, spory na takie dwa takie kubiki, w których przedstawiamy dzieła Alfreda Kowalskiego, które nie są własnością muzeum. Zaprezentowane dzieła to obrazy znajdujące się w prywatnych kolekcjach. Od 150 lat mniej więcej, plus minus, to malarstwo zachwyca, budzi podziw i wzrusza. Mimo że świat wielokrotnie się zmienił, przeżył różne dramatyczne sytuacje, stał się zupełnie inny, to malarstwo ciągle jest nam bliskie. Dlaczego? Dlatego, że ta twórczość dotyka takich najczulszych strun naszego jestestwa. Ono ma za zadanie, to jest jego funkcja, wzruszać, przekazywać emocje, zachwycać swoją urodą. I myślę, że w ten sposób to malarstwo broni też najważniejszych wartości, które niesie ze sobą sztuka. Jako odbiorcy lubimy od czasu do czasu czegoś się bać, pod warunkiem, że wiemy, że to się dobrze kończy. Lubimy zamyślić się o zmierzchu nad zawiłościami życia, wiedząc, że świat wokół nas jest przyjazny. Lubimy poczuć taki wiew swobody, wolności, życiowej siły, wiedząc, że wszystko stoi przed nami i to wszystko właśnie jest w obrazach Alfreda Wierusza Kowalskiego. Rozmiłowany w scenkach rodzajowych Wierusz Kowalski tworzył płótna wypełnione polskim obyczajem i scenami z życia polskiej prowincji. Znawcy twórczości wybitnego monachijczyka podkreślają, że w wielu jego dziełach odnaleźć można wyraźne ślady inspiracji czerpanej z odbytej we wczesnej młodości podróży. Droga między Suwałkami a Kaliszem, do którego przeniosła się cała rodzina Wierusz Kowalskich, obfitowała w rozległe krajobrazy, piaszczyste drogi z chłopskimi furmankami, ale i bogatszymi bryczkami. Najbardziej znane jednak stały się jego obrazy przedstawiające zimowe pejzaże, których dramaturgię budowała obecność wilków, galopujących koni czy ludzi gwałtownie reagujących na spotkanie z drapieżnikami. Wierusz Kowalski osiągnął mistrzostwo w oddawaniu zarówno zaśnieżonych przestrzeni, jak i dynamicznego obrazu znajdujących się w ruchu koni czy wilków. Te piękne śniegi, te wspaniałe zielone pola oddane z takim pietyzmem, ale nie drobiazgowością, służą temu, żeby poruszyć w nas te emocje, żeby wzbudzić w nas te przeżycia. Profesor Maria Poprzęcka kiedyś powiedziała, że malarstwo Alfreda Wirusza Kowalskiego pokazuje tą jasną stronę życia. I bardzo się z tym zgadzam. Uważam, że rzeczywiście tak jest. I to jest właśnie ta siła tego malarstwa, bo jaki świat jest, to wszyscy wiemy. A potrzebujemy takich chwil właśnie piękna i wytchnienia. Zamysłem wystawy, bo przed jej przygotowaniem rozmawialiśmy o tym, było to, żeby pokazać te prace, których na co dzień nie ma w muzeum. Wśród zaprezentowanych prac są oczywiście i takie, które można obejrzeć w salach wystawowych Suwalskiego Muzeum. Jednakże na Placu Konopnickiej są dostępne bez biletów. Mam nadzieję, że mój zachwyt dla tego malarstwa przy rozumieniu wszystkich jego uwarunkowań podzielą także mieszkańcy Suwałk, ci, którzy jeszcze nigdy nie byli w muzeum, oraz wszyscy przyjezdni. Wystawa stoi w takim miejscu, że mam nadzieję, że każdy ją będzie miał okazję obejrzeć. A dla zachęconych plenerową ekspozycją dobra wiadomość. Jeszcze do 26 maja bieżącego roku w Suwalskim Muzeum Okręgowym dostępna pozostaje obszerna wystawa zatytułowana Alfred Wierusz Kowalski w świetle archiwaliów. Ponad wszelką wątpliwość warta zobaczenia.
Suwalskie Muzeum szczyci się również pokaźnym zbiorem prac znanego monachijczyka. W zbiorach ma blisko 50 płócien artysty, liczne szkice i rysunki.